Cześć, ja jestem Nefren i witam Was serdecznie w kolejnym filmie z bety Warlords of Draenor. I tym razem troszkę przyjrzymy się talentom Huntera, tym oczywiście talentom, które pojawiły się na setnym levelu. No i tak naprawdę będziemy mieli tych talentów 4, ponieważ jeden będzie tak jakby inny w Beastmaster niż w innych specach, ale zaraz do tego dojdziemy. I tak, pierwszy talent nazywa się Exotic Munitions. I tak naprawdę ten talent wpływa nam na to, jak będzie działał nasz auto-atak. I tutaj mamy naprawdę bardzo fajne możliwości, to znaczy ten talent daje nam do wyboru 3 rodzaje amunicji, których możemy używać. I teraz tak, pierwszy to jest Frozen Ammo, to oczywiście będzie zadawało troszkę większe obrażenia od Frost Damage, a dodatkowo jeszcze będzie spowalniało prędkość poruszania się przeciwnika o 50% na 8 sekund. I to jest tak, że każdy autoshot będzie to powodował. A jak wiadomo, autoshoty wyszeliwujemy o wiele, wiele częściej niż 8 sekund, więc tak naprawdę na stałe mamy na przeciwniku 8 sekund spowolnienia, więc to jest naprawdę bardzo fajny talent na przykład do PvP. Podejrzewam, że tam będzie ta długość trwania tego mniejsza, chociaż to i tak naprawdę nie ma znaczenia, bo nawet gdy była sekunda czy dwie, to i tak te auto-ataki bardzo często wystrzeliwują, więc naprawdę przegięte to jest. Drugi rodzaj amunicji, który teraz właśnie aktywuję, zobaczcie. To będzie amunicja podpalająca, czyli właśnie tutaj Incendiary Ammo. I co to będzie robiło? Oprócz tego, że będzie zwiększało obrażenia naszego głównego celu, dodatkowo jeszcze będzie raniło wszystkich w zasięgu 8 yardów. I zobaczcie sobie, ja tutaj zaatakuję w tym momencie tego Training Dummy i zobaczcie, że ten drugi również będzie dostawał obrażenia co chwila. Czyli przy każdym auto-ataku ten ma zwiększone obrażenia do ognia i dodatkowo jeszcze będzie obrywał drugi. Czyli bardzo fajny talent, to jest aż 8 yardów, czyli dodatkowa umiejętność AOE, która bardzo, bardzo może się nam przydać w walkach, na przykład gdzie pojawią nam się jakieś ady czy coś w tym stylu, jeśli chodzi o PvE. Ale co jest najlepsze, zobaczcie, ja tą amunicję mogę zmieniać w trakcie walki, mogę w kombacie, czyli na przykład jeżeli będzie moment, kiedy wychodzą ady, będzie można się do tego przygotować, kiedy będziemy znowu bili bossa na single targecie, mogę mieć właśnie tą amunicję, moim zdaniem najważniejszą na single target, czyli właśnie tą ostatnią, to jest poison ammo, czyli po prostu będzie nam zwiększała obrażenia, jeżeli chodzi o auto-atak nature damage. Tutaj jest największy wzrost i każdy auto-atak zwiększa właśnie obrażenia i ten tak jakby to trwa 16 sekund, taki buffek, zobaczcie. Ale co jest ciekawe, za każdym razem, kiedy wyszywujemy kolejny auto-atak, te obrażenia tak jakby będą nie tyle się kumulowały, co po prostu od razu się pojawią, te, które powinny być, czyli te, które przez pozostałą długość czasu powinny się pojawiać. Czyli to jest taki moim zdaniem domyślna amunicja do PvE, jeżeli chodzi o single target, jeżeli będziemy mieli walki AOE, to jak najbardziej ta zapalająca. Czyli już mamy tutaj możliwości, no a ta frozen ammo, jeżeli będziemy musieli jakiegoś przeciwnika ewentualnie pokajtować, albo na przykład właśnie do PvE. To jest fajne, bo nie będzie trzeba używać conclusive shota, który nam na przykład, no nie wiem, no wykorzystuje, jakby nie patrzeć, global cooldown. Oczywiście tam jest cooldown tej umiejętności dosyć mały, że możemy cały czas trzymać to na przeciwniku, ale nie marnujemy w tym przypadku amunicji, nie marnujemy global cooldownu, więc naprawdę bardzo fajna rzecz. No i dobra, anulujemy sobie ten talent i mamy tutaj kolejny, który nazywa się Focusing Shot. No i to jest taki dosyć, ja bym powiedział, problematyczny w użyciu, to znaczy nie będzie można go używać, kiedy się ruszamy, a dodatkowo jeszcze on będzie nam generował bardzo dużo fokusu, bo aż 50 i będzie zastępował nam Steady Shot i Cobra Shot w przypadku właśnie tych wszystkich speców, czyli będzie po prostu wymienny. To jest taki, to będzie taka nasza umiejętność do pozyskiwania fokusa, natomiast nie będzie można jej używać w ruchu, więc podejrzewam, że to będzie dosyć fajne na walki właśnie, gdzie będziemy no mogli czasem się zatrzymać, albo w ogóle gdzie walka będzie raczej statyczna. Sam ten shot sam w sobie zadaje naprawdę duże obrażenia. Zobaczcie przed chwilką, jaki hit walnąłem. Jestem teraz na setnym levelu. Tylko ja może będę walił w tego rajdowego trainingami, to będą te obrażenia trochę bardziej wiarygodne. Tak, tutaj mamy dosyć spore hity w porównaniu do autoatakowych, jeśli chodzi właśnie o tę umiejętność. No i tak jak mówię, no zastępuje nam po prostu te podstawowe umiejętności, które służą do generowania fokusu. Nie jest to coś specjalnego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie w stosunku do tych innych talentów raczej średnio wypada. No i dobra, jeszcze tutaj mamy ostatni z tego tieru, czyli to jest Lone Wolf i to jest talent, który bardzo mi się podoba, jeśli chodzi właśnie o survival. To znaczy, ja nie jestem miłośnikiem Beastmaster, to pewnie wszyscy wiedzą, chociaż jeżeli ten spec był mocny, to w nim oczywiście grałem, przyjemnie się w nim gra. Jest takim moim zdaniem, w tym momencie przynajmniej, najbardziej takim, który wymaga jakiegoś połączenia skilli, bo survival, no co tu dużo gadać, jest po prostu bardzo prosty. Natomiast mnie co wkurza czasami, na niektórych walkach pet się bardzo często buguje i to jest rozwiązanie dla ludzi właśnie, którzy nie lubią grać z petami, czyli Lone Wolf. I co nam to sprawia, że nasze umiejętności, czyli auto shot, steady shot, aim shot, chimera shot, kill shot, mają zwiększone obrażenia o 30%, kiedy nie będziemy używali peta, czyli kiedy będziemy mieli ten talent.
Ale co jest jeszcze ciekawe, zobaczcie, bo oprócz tego oczywiście, że Pet zadaje obrażenia w walce, Pet również daje nam buffy. I tutaj będziemy mieli właśnie dodatkową umiejętność dzięki temu talentowi. Możemy sobie wybrać buff, jaki chcemy tutaj z zakresu właśnie 5 buffów, czyli możemy sobie tutaj mamy w tym przypadku stacy zwiększyć o 5%. Tutaj mamy spell power o 10%, mamy oczywiście haste o 5%, kryta o 5%, dalej będziemy mieli stamina o 10% i ostatni mastery o 550%. Czyli możemy sobie na przykład stacy bardzo fajne o 5% mamy zwiększone dzięki temu talentowi, no i oczywiście mamy zwiększone obrażenia tych umiejętności, które wymieniłem. No i dobra, i teraz tak, przejdę do tego jeszcze Beastmaster i pokażę wam, bo ten jeden talent w Beastmaster oczywiście inaczej wygląda, bo bez sensu było oczywiście, żeby taki talent Lone Wolf, czyli w Beastmaster bicie bez peta. To było całkowicie bez sensu. Natomiast tutaj ten talent w Beastmaster nazywa się Adaptation i to jest o tyle ciekawe, że normalnie Combat Experience, czyli to jest tak jakby buff, który zwiększa obrażenia peta, tutaj zobaczcie, pokażę wam, jak to będzie wyglądało. Combat Experience, teraz nie pokazuję 55, normalnie to ma 50%, natomiast z tym buffem właśnie ma 85%, czyli no pet będzie sam z siebie o wiele mocniej bił. No jak wiadomo, w Beastmaster większość umiejętności opiera się na pecie, więc jeśli będą zwiększone jego wrażenia, to się jeszcze skumuluje. A dodatkowo jeszcze zobaczcie, pet niezależnie od speca, w jakim będzie, czyli czy będzie w specu mamy Ferocious, tak, czy będzie Tenacity, czy Cunning, niezależnie od tego będzie miał te umiejętności, które są w tych różnych specach, czyli dodatkowe jeszcze obrażenia, które będziemy mógł dodać, dodatkowe, nie wiem, wytrzymałości, przyspieszenia i tak dalej, bo to głównie takie umiejętności, które, ja wiem, wpływają na przeżywalność peta, mobilność jego i tak dalej, więc to dosyć ciekawy talent, jeśli chodzi o Beastmaster. No i słuchajcie, no to było na tyle, jeśli chodzi o te talenty na setnym levelu. Bliżej oczywiście premier dodatku, czy już po premierze porównam sobie wtedy, jak to wygląda w praniu na normalnym sprzęcie i tak dalej, który będzie nam tutaj zdecydowanie bardziej przydatny w walkach. A jeśli chodzi o teraz, to było na tyle i wam dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!